No tak. Dzień Dzień dobry. dobry. Dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie, bo już jest u nas wieczór. Mateusz kroi melona. Ała, noga moja, najechałem. Najechałeś mi na nogę, ale spoko. Jak będziecie słyszeć ała, to znaczy, że kolejny etap krojenia melona się nie powiódł. No i co? Sorry, bo ci w słowo weszłam. No chodziło mi o to, że zaczął się okres przedświąteczny. O, holender, gdzie ten melon? Spadł? Nie. Myślałam, że się spadł. Nie, Dobra. Nie. Wszystko jest okej. Okay. No, no. Ludzi ogarnęło szaleństwo. Ludzi, w sensie myślę tutaj o użytkownikach YouTube'a, którzy zachwyceni są vlogmasami tak zwanymi. Dla mnie to jest chore i w ogóle dziwaczne, bo teraz... No, ale też nie obrażajmy ludzi, którzy tworzą te vlogmasy, no bo nie, komuś ja się nikogo nie podoba. Obrażam. My teraz mamy, skoro mówimy o vlogmasach od angielskiego Christmas, czyli Boże Narodzenie, które w Stanach się obchodzi tylko i 25-26 bez Wigilii, no to jest przekonanie, bo jeśli mówimy w kontekście tego wydarzenia, no to teraz mamy Adwent i powinno się nagrywać vlogi adwentowe, a nie Boże Narodzeniowe, czy przed Boże Narodzeniowe, bo Boże Narodzenie jest tylko raz w roku, a nie 24 dni, tak jak niektórzy nakręcają. Więc jest to trochę przekłamanie. A koncept jest dobry, bo można z ludźmi rozmawiać i rzeczywiście można coś tworzyć, tylko wydaje mi się, że no właśnie, jeśli ktoś jest niewierzący, to po co mu Boże Narodzenie? To tylko takie w zasadzie jest spędzenie wolnego czasu. Dla tradycji. No tak. Dla spędzenia czasu z rodziną. Ale w ten sposób przekłamuje się wszystko. I no ludzie tak. Przestają już myśleć o tym w taki konkretny sposób. Ale przekłamanie już było od dłuższego czasu, w zasadzie jest. No bo zauważ, co się dzieje w reklamach. Ja już pomijam oczywiście te momenty, kiedy dany produkt chce się sprzedać. No to wtedy już szaleństwo Tak. I dziwne treści się przekazuje ludziom. Pojawia się elfica To już dawno w niebieskim przestało stroju. mieć takie znaczenie, jakie powinno mieć. No ale musimy wiedzieć, że przecież są różni ludzie i dla kogoś spędzenie świąt Bożego Narodzenia nawet tylko i wyłącznie samym sobą i z sushi też będzie okej. No tak, zgadza się. I problem polega na tym, że wszyscy, którzy tutaj żyjemy, jesteśmy Polakami, pomijam tych, którzy oczywiście przeprowadzili się do Polski z jakichś krajów, ale Polacy, którzy dali sobie wmówić to właśnie, a w zasadzie inaczej, zapomnieli, w którym momencie przestali myśleć już o tym, że jest teraz Adwent, potem będzie Boże Narodzenie, potem będzie Nowy Rok, tylko właśnie w kontekście właśnie YouTube'a myślą o tych filmach i cieszą się, bo wszyscy zakładają sobie te śmieszne czerwone czapeczki krasnoludków, siedzą, odpalają świeczki albo jedzą słodycze z kalendarzy adwentowych, co jest w ogóle dla mnie już pomylone zupełnie i tak zastanawiam się, do czego to zmierza i co to ma przekazać ludziom, skoro jest to przekonanie święta katolickiego, tak naprawdę katolickiego, bo tylko my Polacy, katolicy obchodzimy Wigilię w taki sposób, że jest to zapamiętane, a ludzie przestają o tym myśleć i nikomu nie można niczego zabronić. Każdy ma prawo czas spędzać, tylko dlaczego przekomuje się święto? Robi no tak. się nam krzywdę. A tym bardziej zauważ, jak ludzie spłaszczają ała, uwaga kot, uwaga kot i moja noga. Zauważ, jak już weszło nawet do takiej potocznej mowy święta Bożego Narodzenia, przecież to jest Boże Narodzenie. Boże. No tak. Pana Boga. No tak. A dla każdego to jest po prostu, no to są święta, no. Nie dla każdego, przepraszam, no bo każdy jest inny, to też nie można tak mówić, że dla każdego. Bo nie każdy tak do Ale tego teraz podchodzi. Przyjął się, że dla każdego, bo jest mnie, to czas wszystkich mnie, ludzi. Mnie tylko mierdzi teraz to, że już coraz, zauważ, mniej jest na przykład w sklepach, no to głównie w sklepach da się zauważyć,
Mniej można zauważyć właśnie świętych Mikołajów, czy jako ozdoby nawet, no to już niestety wyparły z krzaty. No. Te skrzaty chyba To ze skandynawskie, tak? Ze Skandynawii się wzięło, tak. Skandynawii, no. Ja to pierwszy raz zobaczyłam w Szwecji, jak byliśmy, te skrzaty. I one mi się podobały, bo one takie klawe, te capy miały na oczach, same nosy wystawiane, no ale ja zobaczyłam to jako taki, powiedzmy, atrybut. O, wjechała szklaneczka z łyżeczką. Troszkę zagłuszcza nas, ale dobra. Jak zobaczyłam, że to już się pomału staje takim znakiem rozpoznawczym Bożego Narodzenia u nas, no to się przeraziłam. Bo co taki skrzat ma z tym wspólnego? No właśnie nic. Nawet ze śniegiem nie ma nic wspólnego. No, według Skandynawów, tak, jeśli dobrze odmieniam, to No. skrzaty zamieszkiwały lasy. No tak. No Ale to co to ma skrzaty związane wspólnego? No są a nie. może choinka, nie? Las, choinka, skrzat. Ale skrzaty nie są związane z chrześcijaństwem, tylko z mitologią nordycką, tak No naprawdę. tak, no wszystko tak się trochę pomiesza. Tak samo jak masz tych dziadków do orzechów. Tych drewnianych takich. No to też one, no orzechy, święta, dobrze, no to jakieś tam desery, nie wiem, z czym to można połączyć, naprawdę. Wybaczcie za moje ciągłe odchrząkiwanie, ale teraz zaczął się okres grzewczy, no i niestety suche powietrze i to też już głos trochę odczuwa. Ojej, Tak w patrz. ogóle to nie powiedzieliśmy o tym, że wpadła nam koncepcja tego, że tak jak powiedziałem wcześniej, wszystkich ogarnęło szaleństwo na nakręcenie vlogmasów, które są tak naprawdę zapisem wideo. My nakręcamy podcasty i wpadliśmy na Tak pomysł, zwane castmasy. żeby mówić właśnie przy tym okresie przedświątecznym o takiej innej strony. Bo skoro ludzie mówią o swoich rzeczach i tak naprawdę vlogmasy. Przepraszam, że cały czas się powtarzam, to głupia nazwa dla mnie jest. Ludzie nakręcają i nie łączą tego ze świętami. Czasami nawet nie pada słowo Bóg ani Boże Narodzenie i religijnego kontekstu tutaj nie ma żadnego. Ludzie mówią o swoich sprawach zupełnie innych. No to my też możemy powiedzieć to w taki swój sposób, to o czym myślimy, ponieważ no tak jakby. Słyszycie, to mówimy w sposób spontaniczny. Zastanawialiśmy się po prostu, co mogłoby z tego być, a właściwie potem doszliśmy do wniosku, że coś wyjdzie, tak jak każdemu coś wychodzi. Chciałam stworzyć taki cykl nagrań, żebyśmy siedzieli sobie przy herbatce. Aha, jeszcze kot do nas tutaj dołączył. Nie widzicie tego, ale możecie za chwilę usłyszeć mruczenie, chociaż nie wiem, ona jest bardziej nastawiona na jedzenie niż mruczenie, więc to może być. No, mam nadzieję, że tam młotka nie usiądziesz na mikrofonie. Także planowałam taki cykl nagrań przy herbatce, żeby sobie posiedzieć, porozmawiać z wami. Nie wiem, jak wam się to widzi, ale może się spodoba takie coś. A pewnie nie tłumaczyliśmy tego, nie wyjaśnialiśmy, że nasze podcasty w ogóle wszystkie wcześniej nagrywamy bardzo późno, w zasadzie w nocy czasami nagrywamy, dlatego że jest spokój, nikt niczego nie wierci, nikt nie chodzi, nie ma krzyków, nie jeżdżą samochody. U nas bardzo często jeżdżą śmieciary za dnia albo nad ranem, nawet tak mniej więcej o 6 rano. No i to są takie momenty, kiedy ciężko jest coś nagrywać, bo to wszystko słychać. No niestety, jak mieszka się w bloku, który ma dosyć cienkie ściany, no to tak naprawdę wszystko słychać. Dlatego nagrywamy przeważnie o której? Tak trzecia, czwarta nad ranem. Trzecia, czasami pierwsza, to zależy. No zależy, jak jest cicho, czy jest cicho. Bo czasami jeszcze o pierwszej nad ranem można, nie wiem, słyszeć jakiegoś psa gdzieś za oknem, albo u sąsiadów jest jakaś impreza, no to jednak to się niesie i to słychać bardzo. No bo to w zasadzie, no jak jest piątek, powiedzmy, weekend się zaczyna już, no to możemy nagrywać o trzecie nawet, no bo mam wolne.
Ale w tygodniu, jak nagrywamy, no to o pierwszej, bo do pracy rano trzeba wstać na siódmą. Także 50. 50. Tak, Nie no no, to żartowałem. nie, no to masz fajnie, no 7:50 Ale. stajesz i o 8 pracy zaczynasz, No nie? tak, ale żartowałem. Ja no, w tygodniu nie nagrywamy, przecież bym się nie wyspał. Nie, no pewnie, że nie. Nie, tylko to w weekendy jest. Ewentualnie nagrywamy w tygodniu wcześniej, tak. Nagrywamy w tygodniu wcześniej. Tylko, że zanim się to wszystko zmontuje, no to jednak wychodzi odcinek w weekend, żebyś miał też czas na to. Bo jakby nie było, montażem zajmuje się Mateusz, więc on tutaj najwięcej czasu na to musi poświęcić i potrzebuje. Także w rachubę wchodzi tylko i wyłącznie weekend. A propos twojego krojenia melona, przypomniało mi się, jak gotowałam kiedyś obiad i kroiłam wołowina gulaszowa, czy jakoś tak to się nazywało. Tak zwane ochłapy. Oj, ciężka była do krojenia, bo miała bardzo dużo takich tłuścinków. No ale kroiłam też dosyć tępym nożem, tak się potem okazało. I pamiętam, kroję, aha, jeszcze ją wyciągnęłam z lodówki, ona taka zimna była. Kroję ją i kroję i kroję. W pewnym momencie mówię, co jest? Nie mogę jej w ogóle przekroić. A ona była zimna, ręce miałam zimne, ten nóż tępy. No i nie poczułam, że kroję po własnym palcu. Kiedy się zorientowałam, dzięki Bogu, że ten nóż naprawdę był tępy, bo mogłam sobie zrobić krzywdę, a krew mi też z palca nie poleciała, bo miałam lodowate ręce, więc tej krwi było mało w moich dłoniach, więc dopiero zanim się zorientowałam, że tak naprawdę nie kroję po mięsie, tylko po palcu, no to oj, to zrobiło mi się słabo, chyba bardziej z tego samego widoku niż z bólu, bo bólu też nie czułam z racji tego, że ręce były zimne. Dopiero kiedy je sobie rozgrzałam, no to trochę bolało, ale na szczęście nie robiłam sobie zbyt dużej krzywdy. Po prostu tego dnia pamiętam, że to ty chyba dokończyłeś kroić tą wołowinę i to był już ostatni raz, kiedy ją kupiłeś, bo stwierdziłam, że nawet na gulasz czy na cokolwiek ona się już no, nie nadaje się i nie chcę jej. Dobrze, że palce sobie nie odkleiłaś, w O gulaszu nie było matko. No, ale kawałka. no, ja się bardzo. Ojej, aż takie dziwne wrażenie, jak kroję po palcu. I jeszcze tak, nie wiem, nawet nie spojrzałam na to, gdzie kroję dokładnie. Tylko tak mówię, co jest? I jeszcze większej siły sobie tak dodałam w drugim ręku, żeby to przykroić. Ja mówię, co tam się. Przecież tam kości nie ma w ogóle w tym mięsie, to dlaczego ja nie mogę tego przykroić? No, już się potem dowiedziałam, dlaczego. Także uważajcie, jak kroicie zimne mięso. Kroienie mięsa to wcale nie jest najgorsza rzecz. Pamiętasz twój największy hicior? Mój? No, zabawa z fizyką? Ojej. No tak, to było. No, mógłbyś zostać szybko wdowcem. No ale na nieszczęście twoje nie zostałeś. No tak, tylko że nie opłacałoby mi się to w sumie, bo w spadku po tobie dostałbym twoją część kredytu. No tak. Więc w sumie średnio by wyszło. To był dzień, kiedy już nawet nie pamiętam, co ja robiłam, ale. Ciasto chciałaś piec. Aha. Ciasto. Tak, dobrze, masz rację. Ja upiekłam to ciasto. Upiekłam ciasto, bo ja ciasto piekę w prodziżu, bo. Niektórzy mówią prodzisz, niektórzy mówią prodzisz. To są takie szczegóły, ale no. Tak, Tak? wyjaśniam. Tak, bo oni tak ludzie różnie mówią. A ja. Prodzisz mówi się oficjalnie, to jest taka oficjalna nazwa. Bo ja słyszałam o Ale tym, większość że. ludzi mówi prodzisz. Bo ja słyszałam o tym, że mówi się prodzisz, a pisze się prodisz. No być może. Nie wiem, czy to taka różnica, może mi się wydaje, nie wiem. W każdym razie piekłam ciasto, to znaczy upiekłam już ciasto i wyłączyłam. Nie, nie z kontaktu. Ja wyłączyłam te z prodziża, te wtyczki. Ale z głównego kontaktu kabla nie wyłączyłam. No i odstawiłam ten prodzisz gdzieś na bok, żeby sobie ciasto spokojnie stygło.
A ja zabrałam się za zmywanie, bo stwierdziłam, że no nie będzie tyle tych rzeczy po tym cieście, szykowaniu tego ciasta, nie będzie to schło i potem będzie ciężko to domyć. Miałam mokre ręce i tak stwierdziłam, o, to te wtyczki tak leżą, a w ogóle nawet mi nie przyszło do głowy, że tamten główny kabel jest dalej w kontakcie. I ja tą mokrą ręką chciałam odsunąć te wtyczki od zlewu, żeby się nie zalały wodą. Ale odsunęłam mokrą ręką. Słuchajcie, jak mnie trzepnęło, to korki wysadziło w całym mieszkaniu, w ogóle nie było prądu. Mnie palec potem bolał tydzień czasu. W ogóle taki odrętwiały był. Ja to się cieszę, że mnie nie zabiło. Ale ja się tak wtedy wystraszyłam, pamiętam, że aż miałam takie uderzenie gorąca do głowy, chyba raczej nie od prądu, tylko od tego stresu. I bałam się, że nie wiem, że nie wiem, jakiś taki lęk miałam, że zaraz mi serce stanie. Miałam takie dziwne, taka byłam przebodźcowana tym prądem. No i dopiero wtedy okazało się, że trzeba było z tej głównej tą wtyczkę z tego kontaktu wyciągnąć. I teraz już tak zawsze robimy, że nawet jak już się ciasto upiecze, no to najpierw jeśli już tam się wyłączy spód, to potem z głównego gniazdka się już z tego prądu się wyłącza, bo reszta w sumie może studzić się nawet będąc wetknięta w ten prodzisz, ale żeby nie miało już kontaktu z prądem. Stwierdziłam, że no cóż, skoro mnie nie zabiło, no to jakieś doświadczenie kolejne nabyło mnie z prądem. Ty mówiłeś, że mogłem zostać wdowcem. No. To nie tylko to sprawiło, że byłem zawiedziony, bo O. nigdy akurat nie kombinowałem nic, żeby cię wykończyć, ale biorąc pod uwagę wszystkie amerykańskie filmy, które pokazują kontakt ludzi z elektrycznością, to byłem bardzo zawiedziony, bo po tym, jak mi o tym powiedziałeś, co się stało, i obserwowałem cię, to nie mówiłaś po chińsku, nie posługiwałeś się wszystkimi definicjami fizycznymi, ani nie miałaś jakichś super zdolności, a wszystkie filmy to pokazują. A ty się zachowałeś normalnie, więc no, byłem zawiedziony, bo myślałem, że będziesz miał jakieś super moce, a okazało się, że nic. A ja pamiętam, że jakoś to było tak, że przed tym zdarzeniem, jakiś tam miesiąc może, oglądałam jakieś zdjęcie w internecie o dwóch chłopakach, którzy wybrali się w góry. No i niestety zastała ich burza. I ta burza okazała się na tyle silna, że ja już nie wiem, czy ten piorun uderzył gdzieś blisko nich, no, gdyby uderzył w nich, no to już by ich zabił na miejscu. Ale on musiał gdzieś uderzyć bardzo blisko nich, bo zdążyli sobie zrobić zdjęcie. No i zmarli po tym zdjęciu. Znaczy, aparat ich nie zabił, nie, zabiła ich burza. Bo zrobili sobie zdjęcie na pamiątkę, bo zdziwiło ich to, że uderzył ten piorun. W sumie być może to tak zadziałała adrenalina, nie mam pojęcia, ale zdziwiło ich to, że ich włosy stanęły dęba. I tak się śmieli, że tak śmiesznie wyglądają i muszą to uwiecznić na zdjęciu. Stąd też to ostatnie ich w życiu zdjęcie. Zrobili sobie foteczkę i no i zmarli. I ja potem właśnie trzepnięciu prądem zaczęłam się macać po głowie, matko, może i mi te włosy dęba, a jak umrę? I tak sobie pomyślałam, o matko, a to są moje ostatnie sekundy życia? No ale nie, na szczęście, albo nieszczęście, to już zależy, kogo to dotyczy, nie? Czyli ciebie na przykład, kochany mężu. To się stało już dość długo, więc A to raczej bardzo tak długo. długo byś nie żyła akurat. Ale to nie był piorun, to była elektryczność. Ale to Ale coś jest. pamiętaj, że w naszym mieszkaniu w ogóle ta elektryczność szwankuje, więc no, to mogło się różnie skończyć. Dobrze, że to odcięcie było, że się tak wyrażę, a nie ten prąd, skoro u nas w mieszkaniu jest ta elektryka trochę uszkodzona,
To dobrze, że ten prąd nie był, że tak powiem, w ciągłym obiegu, bo to już to już grzanki by były ze mnie. No. No, zresztą ja z prądem zawsze nie miałam dziadka elektryka. To zawsze mi mówił: chcesz zobaczyć, jak działa prąd? To włóż te nożyczki do kontaktu, babcia. No ty głupi jesteś, dziecku, każesz nożyczki do kontaktu wkładać. No to miały metalową rączkę akurat te nożyczki. No więc nic mi się nie stało. No tam trochę mnie trzepnęło, znaczy się tak rękę mi do tyłu zabrało, ale dziadek to zawsze miał pomysły. A chcesz zobaczyć, jak działa prąd? A chcesz zobaczyć to? Albo tamto? I tak zawsze tylko babci nic nie mów, bo będzie krzyczeć. Tak. No, a dziadek też miał porażenie od swojej wnuczki. Co prawda nie prądem, ale wrzątkiem. Oj. Jak będziecie chcieli, to wam kiedyś opowiem, jakim byłam niesfornym dzieckiem. Jakie miałam pomysły. No, Chociaż myślę, że na pewno. to nie wychodziło z mojej jakiejś, nie wiem, wredności, czy bo ja po prostu nie wiedziałam o tym, że pewne rzeczy, które robię innym, że one mogą stać się niebezpieczne dla tych osób. Że mogą kogoś nawet zabić. Tak jak mojego dziadka, bym udusiła niechcący. On sobie spał, a ja się bawiłam. Myślałam, że to taka fajna zabawa. No dla dziadka nie było fajnie. No także ja nawet nie miałam takiej świadomości, że mogę zrobić komuś krzywdę. Także jakbyście chcieli, to wam opowiem kiedyś. Zastanawiam się tylko, dlaczego wzięło ci akurat na elektryczność opowiadać teraz. No to tak w nawiązaniu do tego prodzisza. Prodzisz, elektryczność, lampki na choinkę, pieczenie ciast, potraw. Niektórzy nie mają kuchenki gazowej, mają indukcyjną na przykład, więc to prąd też. Wszystko się ze sobą łączy. Chcieliśmy powiedzieć, że nakręcamy, a właściwie nagrywamy te przedświąteczne odcinki, podcasty i będziemy spontanicznie w nich mówić o różnych rzeczach, między innymi też o takich mini tematach, które moglibyśmy poruszyć w podcastach, ale one się nie łączą w żaden sposób, a nie chcemy rozbić takich rozmaitości w jednym odcinku, bo to będzie niespójne, będzie męczyć. Myślę, no ja nie mam na to żadnej koncepcji, a więc na pewno też nie. Więc tutaj możemy po prostu opowiedzieć o różnych rzeczach, bo niektóre takie aspekty są ciekawe, ale jednak to są drobne. I no, mówilibyśmy na przykład przez minutę, dwie, to bez sensu nawet nagrywać coś takiego i wrzucać na YouTube'a. A tutaj możemy po prostu to powiedzieć jako jakiś tam mały taki motyw. No, ale myślę, że niektórzy by się ucieszyli, bo są osoby, które nie potrafią się skupić dłużej na podcastach jak minutę czy dwie, no więc No byłyby zachwycone, nie? ja zawsze mówię, to jest, skoro są takie osoby i mają do tego prawo, no to nie powinni narzekać, ani nie powinni krytykować ludzi, którzy nakręcają w normalnym wymiarze odcinki, na przykład mówię 20-30-minutowe. Tylko jeśli wolą takie krótkie formy, to powinni się przerzucić albo na Instagrama, gdzie są zdjęcia i takie szybkie treści, Na albo na filmiki. TikToka i no i na szoty. Na przykład, skoro wolą takie rzeczy, bo dla mnie treści długie są bardzo dobre. Ja mogę odcinek wideo, nie tylko podcast, wideo mogę oglądać przez godzinę, bo jeśli ktoś mówi ciekawe rzeczy, interesują mnie, to mogę tego długo słuchać, a są tematy, których nie da się opowiedzieć w 5 minut. No i niestety, jeśli ktoś jest niecierpliwy, no to powinien po prostu zmienić miejsce. No bo myślę, że każdy człowiek, który chciałby coś nakręcić, ma coś do przekazania. Ma swoją koncepcję i to wszystko wymaga czasu. Nie można kogoś winić, że mówi za długo, bo komuś się spieszy, bo chce obejrzeć inny filmik. No to przecież nie da się wszystkiego tego połączyć. Ja też nie zawsze wszystkich oglądam, a jeśli nawet nie zdążę kogoś obejrzeć, to sobie dzielę. Jednego obejrzę na przykład do połowy. Jak to zabrzmiało? Jedną osobę do połowy obejrzę. Dzielę. Tak, Piło? jeszcze dzielę. O matko, nie dość, że Brzeszcz o tam obejrzę, bierzesz. nie dość, że obejrzę, to jeszcze dzielę. Albo piła więc od razu.
Nie no, staram się wtedy nadgonić albo drugiego dnia i dokończę oglądać vloga. Albo robię tak, że jednego dnia oglądam te krótsze vlogi, a na drugi dzień oglądam dłuższe. To zależy jak tam z czasem. Ja myślę, że to wszystko zależy też od tego, jaki jest dany człowiek, co w swojej młodości, powiedzmy, czy w dzieciństwie nawet przeżył, i jaką ma koncepcję do uczestniczenia w mediach. Czy lubi czegoś słuchać, czy lubi coś oglądać. Zawsze oglądam telewizję, więc telewizja dla mnie i obraz jest najważniejszy. Animacja, jestem na czuły na tym punkcie. Ale też będąc bardzo młodym człowiekiem, zdarzało mi się słuchać słuchowic w radiu, dlatego dzisiaj potrafię odnieść się do Twoich podcastów. Wymyślałem sobie taką koncepcję, ja potrafię to ogarnąć, bo to też ma swój urok. I myślę, że YouTube jest akurat takim medium dobrym dla wszystkich ludzi, bo każdy może sobie tam wybrać, czy woli podcasty, Tak, czy woli tak. wideo. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Dla mnie zawsze były ciekawsze. Nie chcę tutaj obrażać osób, które tworzą vlogi, ale dla mnie zawsze były ciekawsze podcasty, dlatego że mogłam sobie posłuchać, mogłam sobie wyobrazić daną sytuację, mogłam się w jakiś tam sposób znaleźć w tej przestrzeni, o której dany twórca mówi, i to było dla mnie takie ciekawsze, bo jednak wyobraźnia działała. A obraz, no to masz jednak obraz, wszystko widzisz, jak to wygląda, i już nie masz tej takiej możliwości, żeby sobie coś wyobrazić. Tylko, że czasami ciężko jest coś opisać, coś, co powinno być zobaczone. Nie da No się tak. opowiedzieć różnych efektów, które nie mogą być opowiedziane, muszą być zobaczone. Dlatego myślę, że wszystko ma swoją wartość, tylko musi być odpowiednia odbiorca do tego. I dobrze, że są różne treści, bo można mieć porównanie. Można się wielu rzeczy nauczyć też. Ja czasami lubię uczyć się rzeczy zupełnie innych, takich, którymi żyję na co dzień. To są nowe doświadczenia. I nigdy nie myślałem, że będę współuczestniczył właśnie w kręceniu podcastów. Bo uważałem zawsze, że mam zły głos, nie potrafię się dobrze wyrażać, mam kłopoty z jedną literką. Dodam, że nie on. Ta literka też mnie przysparza dużo problemów, ale zauważyłam jedno, że po tych naszych podcastach poprawiła mi się dykcja, mówię wyraźniej, a teraz te podcasty naprawdę poprawiły moją dykcję, bardziej się staram, żeby być zrozumiałym dla drugiego człowieka. Podcasty mi pomogły w tym, że ta moja literka R, z którą też mam problem, no trochę się jakby poprawiła. No takie dobre logopedyczne ćwiczenie ci powiem, nagrywanie podcastów. No tak. Przy okazji rozmawiasz z widzami, z tymi, którzy chcą nas słuchać i lubią nas słuchać. Mam nadzieję, że są takie osoby. A po drugie, ćwiczysz swoją mowę, dykcję. No i z każdym podcastem jest lepiej. Ja też o tym myślałem i doszedłem do wniosku, że bardzo się zdystansowałem do tego, jak mówię, bo twierdzę cały czas, że mam zły głos. Kiedyś myślałem, że brzmię w nagraniach audio jak w amerykańskich filmach, dlatego że słyszałem siebie, można powiedzieć, w stereo, czyli między uszami. W środku głowy, jak ja sobie to wyobrażam, i wydawało mi się, że mam taki poważny, taki filmowy, donośny i taki bardzo męski głos. Jak siebie odsłuchałem kiedyś, dawno, dawno temu, to doszedłem do wniosku, że bardziej mi do Kobuszewskiego niż do jakiegoś amerykańskiego aktora. Stwierdziłem, że jest to dosyć niepoważny głos i raczej no, nie zrobiłem kariery w radiu. Ale się zdystansowałem, tak jak mówię, przez to, że nagrywam teraz swój głos. Ważne są treści. Ale zawsze inaczej głos brzmi, kiedy ja ciebie słyszę, na przykład moimi uszami, a inaczej, kiedy odsłuchujemy nagrania w komputerze.
Inaczej też, jak ty do mnie zadzwonisz, przez telefon rozmawiamy. Także ten głos też jest inny. No to Poza wszystko od nośnika, tak mi się wydaje, tak, myślę, zależy. że odnośnika urządzenia generalnie zniekształcają. Odległość jest ważna też od odbiornika, także to ma wszystko swoje znaczenie, ale dzisiaj można wszystko poprawić. Są takie narzędzia, którymi można wszystko naprawić, można mieć inny głos, można sobie Możesz mieć go damski głos? skorygować, mogę. Może nie całkiem taki kobiecy, ale można w tym mierze dużo zrobić. Tylko to kwestia jest dobrych programów, które są oczywiście płatne i I można zapłamują się tym rzeczywistość. pobawić. Trzeba mieć też umiejętności, żeby wiedzieć, co się chce zrobić, bo to nie jest takie proste też. Ale to zapłamuje No rzeczywistość. tak, zawsze najlepiej na żywo nagrywać wszystko, tak w zasadzie bez obróbki niektóre rzeczy. No, bo ważne jest to, co chce się zrobić. Czy chce się stworzyć hit jakiś muzyczny, jak niektórzy jacyś tam piosenkarze mają i autotunem się bawią i mają bardzo komputerowo zmienione głosy, czy chce się przekazać resztę, chce być się naturalnym. Wydaje mi się, że my nakręcamy, nagrywamy te odcinki po to, żeby powiedzieć o czymś ważnym, o czymś wartościowym, żeby mieć kontakt z ludźmi, a to znaczy, żeby być prawdziwym. No i też chcemy, żebyście nas bliżej poznali. No bo tak ostatnio sobie myślałam o Q&A, ale stwierdziłam, że mamy chyba za mało subskrypcji, żeby takie rzeczy robić. Ale może jesteście ciekawi czegoś, nie wiem. No. Możecie Zauważyłem, że zasugerować. ludzie, youtuberzy, często dostają pytania i oni je po prostu zbierają. Jak mają tysiące No tak. subskrypcji, no to się zawsze jakieś pytania znajdą. My mamy trochę mało tych subskrypcji, znaczy ty masz, bo to twój kanał jest No tak ale my naprawdę. jesteśmy Więc razem. My najczęściej tak. odpowiadamy ludziom po prostu na pytania na bieżąco, ale gdyby się tak zdarzyło, no to na pewno nakręcilibyśmy taki odcinek. Dajcie w ogóle znać, czy podoba Wam się taka luźna forma podcastów? Czy chcielibyście coś takiego jeszcze raz usłyszeć? Nie obiecujemy, że one będą się pojawiać jakoś tak regularnie, bo też nie wiemy, jak to No wyjdzie. zobaczymy. Ale dajcie Codziennie nie znać. możemy rano nad tym myśleć, a wieczorem, jeśli się zbiorą nam takie myśli, to możemy opowiadać. Okaże się, to wszystko będzie w zasadzie też zależało od Was. Bo jeśli się okaże, że no nie ma zainteresowania i gadamy 7 po 9, no to nie ma sensu się produkować, bo przecież można obejrzeć sobie mecze. Są dużo ciekawsze. Będzie nie, Odyniec, uciekać. Tak. Nie, no dobra, napiszemy im, że są fajni. Niech się cieszą, nie? Niedługo będą pewnie wszyscy krzyczeć, a to ci panowie normalnie przyszli. Tak. Właśnie tutaj mogę zdradzić, że szykuje nam się nowy odcinek i przyszła mi do głowy pewna koncepcja, żeby nazwać ten odcinek panowie normalni. Wyjaśnimy w Nie, sam. nie pijemy tutaj do kabaretu. Nie, to jest zupełnie zbieżność. To jest zupełnie coś innego. Mogę to nawet inaczej napisać. Wyjaśnimy, o co chodzi na początku. I już teraz zapraszamy Was serdecznie do posłuchania tego, co chcemy powiedzieć. Tym razem będzie, myślę, że poważnie, ale śmiesznie. W naszym przypadku nigdy nie jest całkiem, nigdy całkiem śmiesznie i całkiem poważnie. Jest zawsze pół na pół. My jesteśmy taką parą, że. Ty jesteś poważny, ja jestem Oj, śmieszny. nieprawda. Ja nie jestem poważny, właśnie to ja jestem niepoważny. To ze mną nie można niczego konkretnie wymyślić i nic zrobić, dlatego że ja zawsze myślę spontanicznie o różnych rzeczach. A to, co słuchać w podcastach, jakie są treści, że tak mówię, nie dajcie się na to zrobić. Oczywiście To to jest wszystko też. udawane. No przestań, no to też nie chcemy być tacy sztuczni, ale no nie udajemy przecież. Nie, po prostu mówię tylko o tym, że no, to jest wyreżyserowane, a ja zachowuję się zupełnie inaczej. No ja myślę, że ludzie chcieliby poznać nas właśnie takich, jak to ja mówię, od herbaty. Czyli tak usiądziemy sobie, znaczy my cały czas siedzimy. Od tego trzeba zacząć. Usiądziemy przy herbatce.
I myślę, że miło spędzimy czas. To co? Żegnamy się? No tak, no pierwszy raz. To żegnamy się z Wami. Dajcie znać, czy chcielibyście taki cykl podcastów luźnych. A my się z Wami żegnamy, ściskamy mocno i do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem. No to trzymajcie się. Do usłyszenia.